Cześć kochani, dzień dobry. Dzisiaj piękny dzień, piękne słońce. Ja z samego rana wyjechałam z domu, ogarnęłam się, umyłam włosy, malowałam się i jadę teraz na zakupy. Wymyśliłam sobie, że chcę sobie kupić do domu, do nowego domu, do nowego mieszkania podkładki na stół, ponieważ te, które mamy aktualnie w domu, już mamy rok. Chciałam coś zmienić, a oprócz tego nie będą pasowały do mieszkania, do którego się przeprowadzamy, także jedziemy na mały shopping. Zdecydowałam, że podjadę pod Vendo Park, bo tutaj jest dużo takich właśnie rzeczy do domu. Są w sumie dwa czy trzy nawet sklepy z takimi pierdółkami, także zaczynamy od Teddy. Jestem w Teddy, zobaczcie, jest strój na święta dla psa, ale Barry nie lubi chodzić w ubraniach. Po zakupach jadę na obiad do rodziców i chcę kupić Barrymu jakiś przysmak. Jest bardzo duży wybór w Teddy. Nie wiem, czy to wszystko jest zjadliwe, ale jest tego masa. Znalazłam podkładki, ale nie ma dużego wyboru. Wtedy jednak. Dobra, wtedy nie kupiłam. Kupiłam tylko Barrymu kosteczki, więc idę do Action. Mam nadzieję, że w Action będą już te podkładki, ale widzę w ogóle, że w Pepco jest ogromna kolejka, więc miałam tam iść, ale raczej nie pójdę. W Action znalazłam maty pod talerze za 5 zł, dwustronne, biało-szare. Biorę, bo akurat będziemy mieć okrągły stół. I słuchajcie, spotkałam przed chwilką w poprzednim sklepie obserwatorkę. Mówiła, że ogląda vlogmasy i czy może zrobić fotkę, także pozdrawiam cię. I weszłam teraz do Liska, ponieważ chciałam kupić już od jakiegoś czasu taką poduszkę, bo często jak wieczorem się kładę, to bolą mnie plecy. Mam taką niewygodną poduszkę, więc chcę kupić jakąś taką, wiecie, profilowaną pod kark. Zobaczymy, że tutaj będą. Mam nadzieję, że tak, bo w sumie w Lisku są takie rzeczy. W tych sklepach tak się gada, że stwierdziłam, że pogadam do was już w aucie bez maseczki, pokażę wam. Udało mi się w Lisku kupić dwie poduszki i wydaje mi się, że będą super i były w ogóle na mega promocji, minus 40%. Ta kosztowała chyba coś koło 40 zł. Nie wiem, czy widzicie to. To jest taka dość mała poduszka, takiej wielkości. I ja tak jak mówię, mam ostatnio problem z poduszkami. Wstaję rano i budzę się z bólem karku, z bólem szyi. I to jest poduszka ergonomiczna, czyli ona jakby, wiecie, dopasowuje się do szyi, do kształtu głowy podczas spania, podczas no, używania jej, przykładania do niej głowy i mam nadzieję, że będzie spoko. Także taka i jeszcze jedna, która w sumie niby jest na podróż, ale myślę, że też mogę z niej korzystać po prostu oglądając coś, jakiś serial czy coś. To jest taka, wiecie, standardowa poduszka pod głowę, tak jak właśnie do samochodu, do samolotu. Tylko właśnie też jest ta ergonomiczna, czyli ona po prostu dostosowuje się do szyi, do głowy podczas kiedy na niej leżymy. I serio, też była na mega promocji, kosztowała 35 zł, z 60 bodajże, więc ona była, jeszcze była chyba na wyższym rabacie, więc mi się bardzo udało. I mieli ten rabat do końca weekendu, czyli no, do dzisiaj, także spoko. Jestem zadowolona, dokupiłam sobie jeszcze poszewkę na tą większą i teraz jadę już do rodziców. A, jeszcze pokażę wam kulczyki. Ubrałam dzisiaj ciasteczka świąteczne i mam skarpety w czerwone skarpety z taką nitką czerwoną i na boków mopsiki. Bo może pamiętacie je w holach, który chyba był w drugim vlogmasie. No, to właśnie te mam dzisiaj na sobie. Jedziemy. W sklepach sporo ludzi w sumie. Myślałam, że będzie mniej osób, ale sporo osób. I dalej męczę playlistę Sea świąteczną. Czerwone światło mnie złapało. Chciałam wam jeszcze coś powiedzieć i zapomniałam. A, wiem już co. Po obiedzie u rodziców planuję jechać jeszcze do Douglasa, żeby zrealizować bon, który dostałam wczoraj od Katpra. Czaję się na perfumy Gucci Bloom. Nie wiem, czy je kojarzycie. Podobają mi się już dość długo. I tak, kurczę, te różowe, jasne, klasyczne. Może je dzisiaj kupię z tego bonu. Starczy mi akurat na nie. Także chyba je kupię w końcu. I właśnie, słuchajcie, jadę do rodziców na obiad mikołajkowy, bo dzisiaj, kiedy nagrywam tego vloga, jest 6, wy go oglądacie 7, ale ja zawsze nagrywam vlogmasy wam dzień wcześniej, żebyście je miały na 18 codziennie. Także dzisiaj mam mikołajkowy obiad i pewnie czeka na mnie jakiś mały prezent od Mikołaja u rodziców, tak myślę. Ja teraz jadę do rodziców, Kasper też za chwilę dojedzie. No i spotykamy się na takim, tak jak mówię, mikołajkowym, 6-grudniowym obiedzie. Jezu, jakie dzisiaj jest słońce. Ale fajnie, bardzo się cieszę, bo ja na przykład tak mam, nie wiem czy wy też, ale ja tak mam, że jak jest słońce, no kurwa. O, cudownie. Spadł mi aparat, ale
Ja tak mam, że jak jest słońce rano, to po prostu od razu mi się inaczej żyje w ciągu dnia. Mam więcej energii, częściej się uśmiecham, jakoś tak więcej mi się chce. Także wczoraj był akurat tak ciemny, smutny dzień. Jak zaczęłam nagrywać vloga, to już robiło się ciemno, więc no, ten vlog wczorajszy mógł mieć trochę mniej pozytywnej energii, niż mam nadzieję będzie miał ten dzisiejszy. Boże, u ciebie też był Mikołaj! U ciebie też był Mikołaj! Zobacz, co przyniósł! Takie prezenty dla pieska! Tak! Baruniu, ale dobre, co? Zobaczcie, kochani, przyszedł do nas Mikołaj, miałam rację. Myślałam właśnie, że przyjdzie do nas też do rodziców i przyszedł. Ale twój jest męski, ale Gosia. Patrz, jakie dziwne, że dali imię Gosia, no, i Małgosia. No, nie może kupić, to nie jest łatwo. Słuchajcie, mam nowy kalendarz do otwierania, testuję jedynkę na razie przed obiadem. Nie można jeść przed obiadem za dużo, więc... O, karamelowy. Z tym, z migdałem. No, dobra. Robimy, słuchajcie, szybki test. Czy dobre, mamy ten sam. Najgorzej, że jest karmel, ja mam aparat, nie wiem, czy nie, że karmel, tylko ten orzech w środku. Bardziej orzechowa niż karmelowa. Mikołaj wiedział, że masz aparat. Nie ma orzecha. Dobra. Sprawdzimy teraz numer 2. Ja nie sprawdzam. Ja najpierw obiad. Nie, no dawaj, musimy. Nie, obiad teraz nie chcę. Musimy dla twoich widzów. Teraz nie chcę, serio. Poświęcimy się. Jemy sobie właśnie obiadek i mama sobie kukurydzianą zupkę. Właśnie bardzo ją chciałam. Z chipsami i z boczku. I na drugie mamy równie pyszne naleśniki. A mama, jakie? No uciekasz. No bo muszę podać. Naleśniki po meksykańsku. Obiadek zjedzony, załapałam się też na deserek, na kawkę. I chciałabym pokazać outfit. Mam na sobie sweter z zeszłego roku z Tesco, z tej marki F&F. I jest bardzo fajny. To jest w ogóle z działu męskiego, rozmiar S. I na ustach mam błyszczyk z Lovely. To jest ta świąteczna kolekcja Lovely i bardzo fajny jest ten produkt, ten błyszczyk. To jest taki błyszczyk albo taki olejek bardziej nawilżający do ust. Bardzo ładnie pachnie tak świątecznie, wanilia pomarańcza i fajnie nawilża usta. Daje taki efekt takich mokrych ust. Weszłam już do samochodu. Wow! Ale muza gra! Weszłam do samochodu, jadę w takim razie do Pogori, do Douglasa, wykupić sobie, znaczy wykorzystać bon prezentowy, który dostałam. Nie będę wracać z tą aparatu raczej do galerii, więc jak już wrócę do domu, to pokażę wam, jakie koniec końców perfumy wybrałam. Ale myślę nad tymi Gucci Bloom i jeszcze zastanawiam się nad czerwonymi C. Więc no, powącham sobie wszystkie na spokojnie i się zdecyduję. Weszłam do mieszkania i chciałam wam pokazać te perfumki. Koniec końców, w Douglasie nie było w ogóle testerów. Do trzech perfum, które mnie interesowały, nie mieli testerów, ani żadnych próbek, żebym mogła powąchać. Niestety właśnie na przykład do tych Gucci Bloom nie było testera, a nie chciałam kupować w ciemno. Co prawda dużo koleżanek i znajomych polecało mi ten zapach. Opinie też czytałam i wiele kobiet je lubi, no ale mimo wszystko chciałabym poczuć sama, czy mi faktycznie również odpowiadają. No nie było, więc wąchałam inne i zaciekawił mnie bardzo i spodobał mi się bardzo zapach Armani. My Way, Giorgio Armani, i był akurat taki zestaw prezentowy. Była jakaś promocja, dzięki temu były w lepszej cenie. 50 ml plus 15 ml w takiej mniejszej buteleczce w formie takiego zestawu. Spodobały mi się fajne, świeże, ale mimo wszystko mocne. Ja lubię mocne zapachy, takie konkretne zapachy. Także wzięłam i jestem bardzo zadowolona. Także dziękuję Kacprowi za wykupienie bonu ekstra. Ostatnio mam ogólnie taką fazę, można powiedzieć, na perfumy. Mam sporo perfum i jakoś tak mam wrażenie, że je kolekcjonuję. Pokażę wam w sumie, jakie mam, bo nie wiem, czy kiedyś to pokazywałam. Chyba nigdy nie pokazywałam na vlogu, także jest okazja. To są właśnie te nowe, kupione dzisiaj. Tutaj mam La Vie Belle i te perfumy będą sprezentowane mojej mamie. Jak widzicie, trochę ich poużywałam, ale całkiem niedużo. I jakoś mi nie siedzi ten zapach. To nie jest mój zapach, także podaruję je po prostu mojej mamie. Ona je bardzo lubi, kupuje butelkę po butelce. Na pewno je wykorzysta i wydaje mi się, że nie ma właśnie tej nowej nuty zapachowej, bo to jest ta nowsza wersja. Mam nadzieję, że jej się też spodoba. Po prostu troszkę inne są gdzieś tam składniki, ale ogólnie baza jest ta sama, więc powinno jej się spodobać. Mam jeszcze Idol od Lancome, te klasyczne. Bardzo je lubię, fajne i troszkę podobne do tych. Mają gdzieś tam podobne nuty zapachowe.
Tutaj pierwszym takim wybijającym się zapachem jest bergamotka w tych. I bardzo fajne są, naprawdę. Bardzo lubię ogólnie też Black Opium. Uwielbiam. Mam dwie wersje. Tą taką różową i tą białą. Bardzo lubię Black Opium, także miałam jedną taką dużą butelkę, którą już wykorzystałam całkowicie i to jest moja druga. Tutaj mam Kiliany i też ja bardzo lubię. Dość ciężki zapach, ale bardzo mi się podoba. Także też są super. I ostatnio ciągle w sumie perfumowałam się tymi i w Saint Laurent Libre klasycznymi. Są teraz nowe, jakaś inna nazwa, nowa jakaś wersja, ale ich nie mam dzisiaj, wąchałam w tym Douglasie i jakoś tak nie bardzo mnie przekonały. Wolę te klasyczne. Także oto moja kolekcja. No sporo mam w sumie zapachów. Ale tak jak mówię, jakoś tak lubię czasami sobie zmieniać. Jeden tydzień perfumuję się tymi, kolejny tydzień innymi i tak sobie zmieniam. No dobra, myślę, że możemy sobie przejść do kalendarzy. I dzisiaj mamy dodatkowy kalendarz, który dostałam od rodziców. Dwójeczka, trójeczka, czwóreczka jest tutaj. Piątka. Gdzie jest piątka? Tu. Dobra, otworzyłam do szóstki i jeszcze siódemka. Trochę tych cuksów jest. Nie zjem ich dzisiaj wszystkich, ale tak. Tutaj w czwórce miałam Oreo. Tutaj w piątce miałam karmelową. Tutaj w szóstce toffee. Tutaj to samo w trójce. Ten sam, co jadłam dzisiaj u rodziców. Karmel z migdałem i jakiś orzeszkowy. Fajne te cuksy, takie porządniejsze, że tak powiem, Oreo. Bardzo ciekawie brzmi. Także zjem teraz Oreo, a resztę zostawiamy na jutro, na pojutrze i na resztę dni. A teraz testujemy Oreo. Resztę sobie zostawię, bo no, nie zjem tyle na noc, na wieczór. Pycha. Smakuje jak czekolada Oreo. Dobra, kalendarz z NYXa. Siódemeczka. Cień. No kurde, znowu ten pojedynczy, więc serio, ja się za bardzo nie cieszę z takich cieni, bo ja gubię te cienie. Ale ładny jest. Taki brokatowy. Krystal się nazywa. Nux. Siódemka. Nie, to jest jedynka. Tu jest siódemka. Taka dość duża. Jakiś duży produkt. I mamy tutaj Aquabella, czyli oczyszczający żel do mycia twarzy. Jak na razie te produkty z NYXa fajnie mi się sprawdzają, te żele, te maski, więc to też dzisiaj przetestuję sobie pod prysznicem. I Makeup Obsession. I ciekawe, co nas tutaj zaskoczy. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego. Bo ten kalendarz nie jest najlepszy. Kredka. Brązowa. No, spoko. Nie, brow pencil, czyli do brwi. Nie wiem, czy nie będzie dla mnie za ciemna. Będzie. Więc pewnie pójdzie do kogoś na prezent albo na rozdanie dla Was. Także w okienku numer 7 była kredka do brwi. Dobra, wyciągnęłam też poduszkę, którą kupiłam w Isku. I zobaczcie, mogę Wam teraz to pokazać, że ona faktycznie tak łapie kształt i się fajnie, dość szybko dopasowuje. Więc myślę, że będzie dla mnie wygodna. Dzisiaj ją przetestuję. Mam jeszcze poszewkę, którą teraz sobie przypłukam, położę na grzejnik. Może zdąży mi przed samym snem wyschnąć. Taka zwykła, w ogóle rozmiar jest zły, bo to jest 40x60x11. Będzie trochę za duża na tą, którą mam tutaj, ale no trudno, chcę mieć cokolwiek, wiecie, żeby nie leżeć na tej takiej części od wkładu, że tak powiem, więc mam pillowcase. Bardzo ładna w ogóle nazwa. Podoba mi się w ogóle po angielsku pillow, poduszka. To jak się, mówi na poduszkę po angielsku pillow. Bardzo też w ogóle lubię piosenkę Pillow Talks Zayna. Nie wiem, po co o tym teraz mówię, ale takie wtrącenie. Kto z Was też zna tą piosenkę i lubi, możecie mi dać znać w komentarzach. Myślę, że zauważyliście. Mam ostatnią fazę, po prostu fazę na robienie sobie tej kreski cieniem. Bardzo dobrze się czuję w takim makijażu. To zajmuje 3 sekundy na rysowanie tych kresek, bo cieniem jest na maksa łatwo. To nie jest tak jak eyelinerem, a wygląda to moim zdaniem efektownie i bardzo mi się podoba taki make-up na co dzień. Już dzisiaj będę robić też akcję wywalanie tej oto rośliny. Już nic z niej nie będzie, już jest taka
zmarnowana, już była wcześniej odcinana, próbowałam ją uratować, nic jej nie będzie, więc pójdzie do kosza, jakaś inna roślinka zastąpi jej miejsce w tym miejscu. A ja się już z wami żegnam. Jeśli chodzi o wyniki rozdania, to macie je w przypiętym komentarzu pod vlogmasem, rozdanie z przedostatniego vlogmasa, z vlogmasa numer 5, także zapraszam was do komentarzy, gratuluję osobie, która zwyciężyła zestaw kosmetyków i w następnym vlogmasie planuję dodać wam rozdanie z drugą częścią zestawu z Makeup Revolution, także dzięki za oglądanie i do zobaczenia już jutro o 18:00. Buziak, pa pa!